Sąd nakazał przymusowe dokarmianie posła Mariusza Kamińskiego. O zaprzestanie głodówki do bezprawnie więzionych posłów apeluje przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski, ksiądz arcybiskup Stanisław Gądecki. Posłowie Mariusz Kamiński i Maciej Wąsik wciąż są bezprawnie przetrzymywani w więzieniu. Obaj prowadzą protest głodowy. Otrzymałem informację od małżonki pana ministra Mariusza Kamińskiego, że. Pan minister Mariusz Kamiński, wobec niego został wydany nakaz sądu, aby został przymusowo dokarmiony, do, aby był przymusowo dokarmiany, albowiem stan zdrowia, w którym się znalazł, zaczyna zagrażać jego życiu i zdrowiu sąd nakazał przymusowe dokarmianie go. Prezydent Andrzej Duda ponownie zaapelował do ministra sprawiedliwości i prokuratora generalnego Adama Bodnara, aby jak najszybciej podjął decyzję o zwolnieniu posłów z aresztu w związku z trwającym postępowaniem ułaskawieniowym. Ja apeluję do pana ministra, byłego rzecznika praw obywatelskich, związanego z Helsińską Fundacją Praw Człowieka, aby się zastanowił nad sobą. I nad tym, co robi. Z apelem o przerwanie protestu głodowego, zwrócił się do posłów przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski, ksiądz arcybiskup Stanisław Gondecki W specjalnym liście, który jest odpowiedzią na apel żon więzionych polityków, podkreśla, że tak długi protest głodowy zagraża nie tylko zdrowiu, ale także i życiu osadzonych. W pełni rozumiem przyczyny podjęcia tak dramatycznej formy protestu. Protest głodowy jest formą wyrażenia sprzeciwu wobec działań władzy odbieranych przez panów jako radykalni sprawiedliwych oraz jako potencjalnie skuteczny środek służący zwróceniu uwagi ludzi kierujących się w życiu sumieniem. Niemniej, aby upominać się o sprawiedliwość, trzeba żyć. Z tego powodu proszę panów ministrów o zmianę formy protestu. Jednocześnie, jeśli zostanie to przez panów zaakceptowane, zobowiązuje się do podjęcia w panów sprawie interwencji humanitarnej u ministra sprawiedliwości, pana Adama Bodnara. Życie każdego z panów ma wartość dla naszej wspólnej ojczyzny i może przyczynić się do tego, by czynić ją bardziej sprawiedliwą. Sytuacja zamknięcia w więzieniu polityków posiadających mandaty poselskie jest bezprecedensowa w historii wolnej Polski. Każdego dnia na znak sprzeciwu przed więzieniami, gdzie zostali osadzeni o godzinie 18 gromadzą się protestujący.